Cześć, jestem Kuba, pracuję w Centrum Rehabilitacji Znowu Biegu w Krakowie. Opowiem Wam dzisiaj o rozgrzewce. Rozgrzewka jest ważnym elementem każdego treningu oraz pozwala zapobiegać urazom. Teraz zaprezentuję Wam parę ćwiczeń, które możecie wykonywać przed każdym biegiem. Pozwoli Wam to dobrze przygotować stawy i mięśnie do wysiłku oraz zapobiec urazom. Pierwszym ćwiczeniem, które zaprezentujemy w rozgrzewce, będzie trucht w miejscu. Zaczynamy go wykonywać bardzo powoli, odrywając pięty od podłoża i uginając kolana. Gdy wykonamy paręnaście powtórzeń, możemy przejść do szybszej, dynamicznej pracy nóg i zacząć dołożyć do tego pracę rąk. Gdy lewa noga podnosi się do góry, prawa ręka wtedy pracuje. Praca rąk i nóg jest przeciwległa. Wykonujemy to coraz szybciej, aż przechodzimy do biegu ruchu w miejscu. Kolejnym ćwiczeniem będzie przenoszenie ciężaru ciała z palc na pięty. Staramy się to robić powoli, żeby dogrzać i tył, i przód naszych nóg. Jesteśmy stabilnie, nie kołyszemy się do przodu, do tyłu w biodrach. Nasz kręgosłup jest ustabilizowany przez mięśnie brzucha. Kolejnym ćwiczeniem będzie zejście do podporu na jednej nodze. To będzie pozycja wyjściowa. Następnie wykonujemy przysiad na jednej nodze, drugą wypychamy do tyłu, plecy mamy proste, łopatki ściągnięte. Gdy jesteśmy przy samej ziemi, zaczynamy przechodzić do podpory. Wracamy. Najważniejszą częścią tego ćwiczenia jest właśnie oto ten powrót do góry, żeby go wykonać stabilnie i złapać równowagę, wrócić do pozycji zero. Kolejnym ćwiczeniem będzie wykonanie przysiadu w tył z wykrokiem. Podnosimy prawą nogę do góry, robimy przysiad, hop, wchodzimy pionowo w dół, wychodzimy do góry na lewą nogę i utrzymujemy stabilizację poprzez napięcie mięśni brzucha i pośladków. Wracamy, robimy przysiad, pionowo w dół, obie nogi są obciążone równomiernie. I przechodzimy do trzymania stabilizacji. Ostatnie dwa ćwiczenia to skipping A i skipping B. Są to ćwiczenia dynamiczne. Skipping A wykonujemy podnosząc kolana do klatki piersiowej. Robimy to jak najszybciej i jak najdłużej. Skipping B to unoszenie pięt do pośladków. Robimy to tak samo szybko i dynamicznie.